Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze, Brotato. I tak, słowem wstępu, przez jakiś czas odcinków nie było, bo nic mi się nie udawało ciągle. Porażki za porażkami. I co, stwierdziłem, że w takim wypadku ja się poddaję z próbą gry tym tutaj dziadem. I na prośbę jajka będziemy grać jajkiem, które nazywa się wynalazca, czy rzemieślnik, albo po angielsku Artificer, czyli Explosion. Tyle w temacie. Tak, na start weźmiemy Shreddera, dlatego że to ma 50% szans na eksplozję. Jak widzicie, mamy wielkie bonusy do MR eksplozji. I za każde... jak to się nazywa? Za każdy tutaj obrażenie od żywiołu będziemy mieć jeszcze więcej bonusów. I co ciekawe, mamy bonus do obrażeń z tools. A to może musimy deskę. W takim wypadku, ale jest prawda wręcz i ma mniejszą szansę na eksplodowanie, ale no będziemy mieć lepsze obrażenia na desce, dopóki nie znajdziemy czegoś potem innego lepszego, przy czym w domyśle nasz cel to zdobyć wyrzutnie nuklearne, ewentualnie kule ognia. Tak, czy mam coś tutaj ładnego? Nie, więc bierzmy szczęście. I teraz tak, kolejna deska, na razie może być. I jakie mieliśmy kary obrażenia do pancerza, sobie mniejszej damage, ciężej nam zgarniać. Okej, okay. W takim wypadku nie bierzemy taśmy. O proszę, kolejna deska, to będziemy mogli wziąć. Nad tym się zastanowię. Dobra. Na pewno będziemy musieli jak najszybciej te deski przerobić na wyższe jakościowo, bo z tego co się orientuję, im wyższy poziom deski, tym lepiej ona eksploduje. No ale... i będziemy tego robić na razie, bo potrzebujemy ich jak najwięcej. To jest jedna rzecz. A druga w sumie... o, chwilę, bo chyba za cicho są dźwięki. Ja tutaj nic nie ruszam. Tak. Co chciałem? No, a ogólnie też potrzebujemy więcej broni, tak. Klasycznie, tak. Elemental damage, zawsze, deska, okej. Okay. Jedna rerollka, screwdriver. Pomyślę, bo to nadal eksplozja z min, więc może być dobrym wyborem. I w sumie już jest też na drugim poziomie, więc raczej tak. No ale dobra. Tak czy inaczej mamy cztery deski, więc... no raczej z każdej strony jesteśmy w stanie się już jakoś wybronić. To jest jedna ważna rzecz, a druga ważna rzecz jest taka, że... no, mając 4 deski, każdy ma 25% szans. Jeśli liczyć to na takie, że jeśli coś robi, jeśli coś ma 25% i są 4 takie rzeczy, to zawsze na pewno chociaż eksplodować. Rzeczywiście tak to nie działa, nie myślcie o tym w ten sposób. Bo raczej to jest po prostu trochę inne w działaniu. Ostatecznym, tak, weźmy tego śrubokręta, weźmy to. I czy coś dalej ciekawego jest? Jest... sopel lodu, ale niestety nie. To nie jest to, czego potrzebujemy. My tu potrzebujemy min, desek, shredderów, nie pamiętam jak się nazywali na polski, nuklearnych wyrzutni, wyrzutni zwykłych, kul ognia, min jako przedmiotów, jeżyczek, chyba już z kluczy poziomu 4. Chyba, bo chyba tam była eksplodująca. Tak, jestem już prawie pewien, bo przeszywająca była na fioletowym, zwykła jest na szarym, na niebieskim był miotacz ognia. Tak czy inaczej, no nie mogę. I tutaj nie dostaliśmy nic sensownego, weźmy inżynierię w takim wypadku. Tutaj regeneracja życia, definitywnie regeneracja życia. Dobra, to możemy wziąć, tutaj nic, deska, oczywiście, że tak. Okulary potem weźmiemy i jeszcze więcej desek. Jest dobrze. I uwaga, tak, 25 zmienia się w 30, więc dobrze pamiętałem, że trzeba deski ulepszyć. I okej, okay, jesteśmy trochę szybsi, trochę lepiej się generujemy. Mamy jedną deskę, która lepiej eksploduje. No, chyba jest stabilnie, bym powiedział. Pytanie tylko, co dalej się z tym zrobi. W
sumie to jest naprawdę dobra, taka do zastanowienia się. Na pewno co warto byłoby z tym zrobić, zdobyć znowu, nie pamiętam jak się to nazywało, ale ten przedmiot, który powoduje, że wszystko się skaluje delikatnie od obrażeń żywiołowych. W ten sposób nawet klucze nasze były mocniejsze w samym dźgnięciu. Może nie do końca, jeśli chodzi o ten, o otworzone wieżyczki, ale no. Mniejszy knockback za elemental damage, oczywiście tutaj max HP byłoby bardzo cenne, ale elemental damage niestety zaryzykuje i... No teraz już jest naprawdę ciekawie. Nie uda się kupić wszystkiego. Więc zróbmy tak. I tak, następna jakby runda kupujemy coiny Screwdriver, czyli śrubokręt, żeby mieć jeszcze więcej min. Poza tym będziemy mieć też kolejną niebieską deskę. Może stracimy na tym trochę obrażeń żywiołowych, bo będziemy mieć jedną mniej deskę, a jeden więcej śrubokręt. Ale nadal uważam, że jest to dobry wybór w porównaniu z tym, co jakby jest dostępne jako alternatywa, tak jak myślę sobie. No chyba, żeby się trafiły kule ognia. To one są milion razy lepsze. Tak samo wyrzutnie i wyrzutnie nuklearne. Takie rzeczy po prostu mają potężne eksplozje gwarantowane, które mogą nam pomóc bardziej niż deski. No ale dobra, a w tym tutaj 3 inżynierii, w tym tutaj harvesting już mamy, więc weźmy więcej laka. Tak. Śrubokręt zgodnie z obietnicą. Okulary zgodnie z obietnicą. Tutaj... w sumie to możemy wziąć, bo to będzie dobry wybór. Drzewo zawsze. To zawsze. Kawusia może być też. Więc dobra. Jest dobrze. Fala siódma. Nadepłym na minę, przez co ona wybuchła. Ale nadal fala siódma jest stabilnie. Obrażenia widzę ładne. Nie wiem, czy jest to kwestia samych w sobie desek, czy bardziej eksplozji. Ale nie muszę wiedzieć. Nadal jest dobrze. Eliminujmy większość zagrożeń. Życia może najwięcej nie mamy, szybkości też nie. Ale obrażenia, które wyciągamy, mimo niskiej prędkości ataku, chyba nawet minus 1%, no są wystarczające na ten moment. Więc... tak naprawdę nie pozostaje nic innego, jak tylko być ostrożnym, podbić regenerację zdrowia, jak tylko będzie okazja. Max zdrowie podbić i będzie chyba dobrze. A propos tego wszystkiego, bierzemy regenerację. Teraz tak, na pewno bierzemy to, to, to i to. O, wszystko się udało. I okej, okay, kolejny screwdriver, tak. Harvesting za mild damage, tak. Kolejny kogo, tak. I no. Ktoś może się zastanawiać, czemu biorę kary do obrażeń wręcz, kiedy wszystko, co mam, to dosłownie obrażenia wręcz. Odpowiedź jest prosta. Śrubokręt nie musi dużo bić, on ma tworzyć miny, które są 100% skalujące się po inżynierii, a deski tak skalują się częściowo po żywiołach, które zbieramy, więc... ja nawet jeśli sam w sobie aspekt tych obrażeń bezpośrednich będzie nie największy, tak, że żywioły powinny podciągnąć deski do stanu użyteczności. A więcej harvestinga, czyli zbierania, oznacza więcej po prostu funduszy na ewentualne modyfikacje naszego builda, więc nie. Yeah. Moim zdaniem worth it. Gorzej tylko, że zaraz pewnie zginę. Musimy już zrobić kolejny raz to samo, co ciągle mnie męczy. Czyli ginięcie na fali ósmej. No tak, nie wspominałem o tym może, poza tym, że mi się nie udawało, ale właśnie fala ósma jest ostatnią tą, która mnie zawsze dobija. Myślałem, że tym razem może być wyjątkowo inaczej, ale nie. Oczywiście, że nie. Muszę po prostu mieć tą klątwę fali ósmej. W sumie wspominam to chyba w każdym odcinku, który próbuję nagrać. I zawsze kończy się tak samo, że znowu na niej ginę. No dobra. Tak czy inaczej, bierzemy deskę, bierzemy słonia. Tego nie chcemy. Tutaj pomyślę o tym. O, shredder, tak. Rękawica bokserska też może być. I okej, okay, tym razem start będzie bardziej mieszany, jak widzę. Przez to, że będziemy mieć shreddera ze sobą.
dosyć będziemy mieć deski potężne na blisko, to jeszcze na odległość będziemy mieć pociska, który ma większą szansę na eksplozję. Moim zdaniem dobrze. Najpierw byłoby mieć 50-50 balans w takim wypadku, ale nadal mogę go przychylić w jedną w drugą stronę, w zależności od tego, jak jeszcze będą się trafiać. I z tych rzeczy zmniejszamy karę do obrażeń. Tak będzie najlepiej. Jakiś shredder, boxing glove, jak mówiłem, tak. Tutaj. Może pomyślę o małpie, a inne rzeczy nie. O, i deskę i shredder. Idealnie. Idealne rzeczy po prostu. Ktoś mi mówi, że tutaj mamy na tyle solidny start, że może coś z tego wyjdzie. Chociaż nadal. Klątwa fali ósmej może być no zbyt potężna. Chociaż też mogę się mylić, oczywiście, bo nie będę ukrywał. Ja nie umiem naprawdę ocenić, kiedy mam stabilną sytuację w Bortato, a kiedy nie. Jedyne, co umiem stwierdzić, to kiedy po prostu totalnie mi się nie udaje. Dobra, żywiołowe, definitywnie. Tak, tutaj nadal nie jestem przekonany, czy chcę to brać. O, minę. Definitywnie, przelosujmy jeszcze raz i nic. Dobra, idziemy. No już jest chyba solidniej. I okej, obrażenie mamy zdecydowanie mniejsze niż ostatnio. Mamy mniej desek. Ale co, mamy shreddery, które przynajmniej jakkolwiek eksplodują. No ale za to mamy przynajmniej też generację min, jakąkolwiek. Jest to coś wystarczająco potężnego i dobrego, żeby nam wygrać grę? Nie. Czy pomoże? Oj, zdecydowanie. Tak więc po prostu skupmy się na przetrwaniu, a miejmy nadzieję, że gra zrobi resztę. Teraz tak, co mamy? Speed za lag. Ryzykowne, ale biorę. Dwa elementale, 6 speed albo 6 OP. Elementale jest potężne, ale nie, muszę szybkość sobie podbić. Okej, królik definitywnie. Powiedzmy, że wezmę tamto. O, i proszę, kolejny shredder. Chyba nawet uda się to idealne 50-50 zrobić jak na ten moment. Oczywiście, jeśli się trafią potem, jak mówię, inne rzeczy, to będziemy to naginać na zasadzie tego, co jest lepsze. Przy czym nadal, jeśli będą się pojawiać klucze, śrubokręty, tak jak myślę z walki wręcz, to będziemy redukować deski. Jeśli natomiast będą wyrzutnie, kuleognie i tak dalej, to już będzie zależne od tego, co ja po prostu stwierdzę i jak będzie wyglądać sytuacja. Ale najprawdopodobniej i tak będziemy redukować shreddery wtedy. Przy czym nie wiem, czy kule ognia bardziej są mi potrzebne, czy bardziej potrzebuję tych, jak to się nazywa? Wyrzutni. Nie pamiętam, co było mocniejsze, tak generalnie mówiąc, i 10 szczęścia albo 12 damage'a. Szczęście. Bardziej potrzebujemy szczęścia. Kolejny speed, okej. Dynamit, shredder. Nie. Tutaj już nic. To zdecydowanie tak, to zdecydowanie tak. I dobrze. Właśnie, nie sprawdziłem, czy shredder mają też większą szansę? Tak, mają większą szansę, okej. Czyli je też będzie się opłacało łączyć. Tylko pytanie, czy zdobędziemy ich wystarczająco dużo. Bo nawet jeśli bym robił wszystko, co mogę, żeby je dostawać, to no niestety... Gra nadal może powiedzieć na A, nie dostaniesz ich więcej. Ciesz się tym, co masz. Tak samo jak teraz mogą mi powiedzieć, że zginę. Ale jakimś dziwnym trafem udało mi się tego losu uniknąć. Nawet nie do końca wiem, jakim trafem i jakim cudem. I okej. Teraz będzie fala siódma, więc zdecydowanie będę musiał przeinwestować w przeżycie, bo mam za słabą żywotność. Mówiąc to, pojawiła się regenerka. Świetnie. Wieżyczka. Może nie jest to idealna rzecz dla nas, ale i tak ją wezmę. Podpalająca wieżyczka. Oczywiście, że biorę. Zostały tutaj nie. Tutaj nic. Dobra. Mając wieżyczkę i podpalającą wieżyczkę, na pewno będę czuł się trochę bezpieczniej. Jakoś niezwykle bardzo, bo nadal te wieżyczki... No, potrzebują trochę inżynierii, żeby się rozkręcić. A ja jej albo w ogóle nie mam, albo jeśli mam tu jakąś taką znikomą ilość. Ale jak mówię, anyway, zawsze te wieżyczki lepiej mieć niż nie mieć. Tak samo miny i inne tego typu akcesoria.
Chociaż tak, ze wszystkich takich, które by mogły się przydać i nas odratować, to wydaje mi się, że najlepszy byłby Tyler. Po prostu jego predyspozycje do bicia obszarowo są... no niezastąpialne niczym innym chyba. No o ile się nie pojawił jakiś nowy przedmiot, o którym nie mam pojęcia. No nie ukrywam, pewnie tak nawet może być. W końcu ta beta tej aktualizacji. Bo nadal przypominam, że gramy na wersji beta. No... może skrywać jeszcze jakieś tajemnice przede mną. I teraz tak, spicy sauce, oczywiście, bo to daje eksplozję przy podnoszeniu. Łączymy shreddery, bierzemy kolejnego, bierzemy to, tak. To rezerwujemy, reszta niepotrzebna. Ewentualnie mogę pomyśleć jeszcze o bandanie. 10 damage'a za to, żeby przenikać przez dodatkowy cel, no moim zdaniem warte. Więc tak. Po prostu idźmy dalej i tak. 12 na shredderze, znaczy 12, 20 to jest dobry wynik. 40 przykrycie. Nie wiem ile deski biją. Ale tak czy inaczej. Chyba są to nie najgorsze wyniki. Niskie? Tak. Ale naprawdę nie najgorsze. Byście wy wiedzieli, jakie ja miałem fatalne wyniki czasami. Chociaż ciężko mówić o dobrych wynikach, jak się gra postacią, która ma mnóstwo kart do wszystkich obrażeń. Bardzo, bardzo, bardzo powoli zyskuje bonusowe obrażenia. Bo ma jeszcze mnożnik po prostu bardzo niski. Oczywiście mówię teraz o moich ostatnich rozgrywkach Renegatem, gdzie tam obrażenia pokrył 3 albo 5, to tam można było powiedzieć, że jest wielki sukces. Ale anyway, albo uniki, albo szczęście, ale ja na razie wziąłbym szczęście. I dobra, to tak, bandana na lewo czeka. Jeden reroll, wieżyczka, tak, wieżyczka zawsze. No i jest dobrze, jest solidnie, jest sensownie. Ta nie tylko przy to, że udało mi się w końcu przekroczyć barierę fali 8. Powoduje, że dojdziemy gdzieś zdecydowanie lepiej, dalej, porządniej, czy niekoniecznie. Bo jednak żyćka najwięcej nie mamy. Szansa na unik też dosyć niska, pancerz zerowy. No, nie wygląda to po prostu zbyt kolorowo. Ale przynajmniej jesteśmy w miarę szybcy, więc ja, jak ktoś będzie na nas szarżować, zawsze mogę zdążyć zejść mu z drogi. Chociaż tak, ta szybkość mogła być lepsza. Bo jednak, jak już w coś we mnie wejdzie, to... no to prawie martwy jestem. Ale za to mamy 50% szans na eksplodowanie, jak coś podnosimy po kroju owocka. Jak dla mnie, to dosyć dobry wynik. Nadal nie aż taki wspaniały, jak się nazywał ten... nie pamiętam, jak się nazywał, ogólnie na tej postaci, która pod to jest specyficzna. Teraz tak, dwa żywiołowe czy regeneracja? Regeneracja, niestety nie mogę za bardzo ryzykować. Wykupiłem wszystko poza statuą, tutaj... powiedziałbym, że nic. Ale weźmy tą bracelet, tak nie mam. Mamy to. Frozen Heart, to jest to, czego szukałem. Świetnie, teraz deski mam 60, tutaj mamy 10 od tego i bonus jeszcze od innych, tak. Head injury nie biorę. Ale udało się, mamy to, co było mi potrzebne. To, że płomienie będą się nam wolniej aktywować, to jest takie trochę... tak nie mamy płomieni. Ale gdybyśmy mieli to wolniejsza aktywacja, w tym przypadku nie jest problemem. Większy to jest problem dla zwykłego czarodzieja, ewentualnie dla... technomaga, potencjalnie. Jeszcze technomag miałby z tym problemy, bo technomanta, nikt nie pamiętam, czy to technomag, czy technomanta. Tak czy inaczej. Zamrożone serce, definitywnie dobra rzecz zawsze, jak się gra pod obrażenia żywiołowe. Na całe szczęście zdobyliśmy tym razem. Ale dobra. Kolejny level up wpadł, to jest 13 na 10 fali. I jesteśmy powyżej jakby... I tutaj nie wiem, jak to nazwać. No, wyprzedzamy poziomami po prostu fale, jak to najłatwiej można określić. To jest dla mnie dobrym znakiem, bo zawsze wolę mieć wyższy poziom szwala. I teraz tak, traktor, tak, biorę. Tutaj 15% prędkości ataku, albo regenerka, zaraz jest 15% prędkości ataku. Tutaj oczywiście, że biorę to, oczywiście, że tak, head injury, dobra, weźmy, co mi tam szkodzi.
Ciekawe rzeczy się tu pojawiają, ale nie jest to nic takiego, co bym nie chciał brać, więc przerysujmy jeszcze raz. Dobra. Jeszcze jedno przerysowanie, żeby było. Okej. Świetne rzeczy, bo jest kostka lodu, jest kolejny shredder. I tak, po tej fali się przeżyjemy. To tworzymy fioletowego shreddera, kupujemy następnego szarego shreddera. Ewentualnie łączymy dwie deski w niebieską. Idziemy na więcej shredderów, mniej desek. Taka opcja też jest zawsze możliwa. Nie wiem, co będzie lepszym tutaj wyborem. Ale okej. Jeśli mam być szczery, chyba bezpieczniej będzie naprawdę pójść na więcej shredderów, żeby niekoniecznie musieli do mnie podchodzić ci wrogowie. Bo jak już podejdą, to najczęściej... No nie jest to za dobry znak. Jakoż pancerza mam bardzo mało, czy tam w sumie żadnego nawet nie mam, mam to PR 50% co do pancerza, czyli dostaję tylko, no, co drugi punkt. Czy jest to powód, żeby go nie brać w ogóle? No, pewnie nie. Ale nie ukrywam, jeśli miałbym to brać, to tylko jak będą już takie wyższej jakości pancerze, od fioletowego w górę, albo jakieś przedmioty, które poza samym pancerzem dają jeszcze jakieś inne korzyści. Przy czym taśma klejąca co za mało. Ona naprawdę no, jest świetnym przedmiotem na większość sytuacji, ale nie tutaj, nie tym razem. Okej, fala 11 pokonana. Następnej dostajemy hordę, więc tak, inżynieria. I tak, łączymy deski, bierzemy kostkę lodu, bierzemy shreddera. Teraz tutaj. To są niebezpieczne przedmioty, ale wezmę. Wieżyczka lecząca, tak. To będzie można wziąć. Tym też zaryzykuję. I okej, okay, let's go. Jak to mówi klasyka. Jeśli to mogą być hordy, to jest ich... Powiedziałbym, że dziwnie mało. Ale i tak wolę nie narzekać, bo jeszcze się okaże, że potem pożałuję tych słów. I okej, okay, jak na razie te shreddery... Nie więcej sobie radzą, ale widzę, że podchodzą trochę, więc na całe szczęście mamy deski, które mają większe damage'a. Jest dobrze, tak, chyba jest dobrze, full focus, nie stój w kącie, nie daj się przyprzeć do ściany, gwiazdo. Jak tak teraz myślę, wiem, co jeszcze by nam się przydało. Ogrody. Tak, zdecydowanie ogrody byłyby fajne. Uff, było blisko. Było blisko, tak, blisko, tak blisko. Nie chcę umierać, proszę. Dobrze, daliśmy radę. Oczywiście, że to biorę. I w tej sytuacji regenerka, definitywnie regenerka. Uff, cztery żywiołowe, no, żal byłoby nie wziąć. Bierzemy to, tak jak mówiłem, to też biorę, to też przelosujmy. Więcej drzew, oczywiście, shreddera, tak. O tym pomyślę. To można wziąć. Kolejny shredder. Niech będzie, że będzie czekał na swoim kolej. Jedno przesuwanie jeszcze, przy czym nie, nic z tego nie chcę. Teraz muszę być mega ostrożny przez pierwszą chwilę. Ale no, jak już trochę się podregeneruje, tak jak teraz, to jest dobrze. Nadal uważam, że potrzebujemy więcej max KP, więcej regeneracji. Ale są tu teraz już wartości takie... No trochę... Okej, okay. Przeżyjemy może z... trzy uderzenia. W krótkim czasie, więc... No powiedziałbym, że zdośnie. Nie wiem, ile tam dostałem. Chyba 12. To jeśli 12, to tak, trzy uderzenia jestem w stanie przeżyć. Dobrze, mówiłem. Oczywiście fajnie byłoby móc przeżyć ich znacznie więcej. Patrząc na to, jak ja czasami po prostu... Można powiedzieć, że dostaje no, przebłyski braku umiejętności unikania czy rozsądku i idę tak, że mnie po prostu otaczają, biją zewsząd. A czasami robię zagrania, których sam nie rozumiem, jakim cudem przeżyłem. I teraz tak, fuel tank definitywnie bierzemy. No i jest, fioletowy pancerz, zgodnie z obietnicą biorę. Tutaj czy coś takiego? No, powiem szczerze, dziwny przedmiot. Na
na pewno bronie będą miały, nie będą mogły być najszybsze jak się da, ale powiem, że tak, że wezmę te dwie rzeczy. I na zakończenie to, definitywnie. A tutaj niech będzie. Ale zdecydowanie. I okej, mamy elitę. Jest to elita, która będzie srać jajami. Inaczej mówiąc, jest to taka elita, z którą mogę sobie jako tako poradzić. Tylko nie mogę za bardzo się skupiać na niej, bo są też tu inni wrogowie, których trzeba eliminować. I weszłem w pociski, no. Ja to naprawdę nie umiem. Okej, udało mi się przejść falę siódmą, więc dlatego też tutaj wróciłem. I tak, powiem wam, że tym razem zaryzykowałem biorąc Shreddera. I ani razu nie pokazała się deska, co ciekawe. Mamy, jak widzicie, jednego fioletowego. Powiem, że tak, kupił się. Taki się kupił. Nie łączyłem z sobą żadnych innych. Nasza strategia nie jest może najmocniejsza, bo jak widzicie, statystyki są dziwne. Ale mamy wieżyczkę. Mamy trochę przeszywania, bo tutaj gdzie badana i to. Zobaczmy w sumie, co będzie dalej. To się może przydać, to też. A to też wezmę. Tak. Nie będę ukrywał, damage tutaj, jak widzicie, nie jest najlepszy. Będzie trzeba jakoś podratować go trochę. Ale za to często atakujemy, no i jest dużo eksplozji. I to one tak naprawdę tutaj dupsko ratują. One jeszcze to, że mamy jakąś tam nikłą szansę na podpalenie naszymi atakami. Ale głównie eksplozje. Sno. Zobaczymy, czy taka strategia tutaj zadziała. Nadal liczę oczywiście na to, że pojawią się gdzieś wyrzutnie rakiet, wyrzutnie nuklearne, albo najlepiej kule ognia. Jeśli się nie pojawią, to może jakoś sobie poradzimy na tych Shredderach. A może nie. Ja już naprawdę nie mam pojęcia. Dosłownie przemawia przeze mnie trochę załamanie tym, jak znowu poziom gry w Brotato opadł. Był czas, kiedy pamiętacie, radziliśmy sobie na piątkach, na wszystkich poziomach. Było fajnie, a teraz... Nieważne jak mocna jest postać, znowu tak lamie, że nie potrafię nic i aż 80 par nie podniosłem. Okej, to jest ciężka decyzja. Ale mamy i niskiego speeda, i niskie życie, wiesz, mi lepiej życie. Dobrze. Tak. Pszczoły chcę, ale jeszcze nie. O, definitywnie. Jeden mi to też definitywnie będziemy brać. Dobra, fala będzie dziewiąta, na dynastii mamy elitę, więc musimy się pomału szykować. Ale powinniśmy jeszcze zdążyć na spokojnie trochę fal przeżyć, tutaj pozbierać na spokojnie powoli jakieś trdy małe pierdoły i tak dalej. I tak, wzięcie oczywiście lodowego serca będzie się nam tutaj teraz wiązało z tym niestety, że nasze płomienie, które i tak rzadko się pojawiają, bo mam 25%, no będą trochę wolniejsze, ale moim zdaniem warto. Warto to będzie jakby... zamiana, czy warte poświęcenie. Bo jednak 10% naszych obrażeń żywiołów przychodziło nam na, no na te tutaj Shreddery. Zdecydowanie dobra rzecz. Okej, zobacz, krótkie cięcie, ale jak do domownicy. Chcieli się zorientować, że jestem w trakcie nagrań, dlatego proszę nie przeszkadzać. Taka tradycja. Żeby nie było, to jest pół serii, pół żartem. Serio, bo to nie tak, że oni chcą przeszkadzać mi stricte dlatego, że nagrywam. I dlatego to jest tak pół żartem. A pół serio, bo jakimś cudem naprawdę mam niezwykłą umiejętność trafienia akurat na momentu, kiedy nagrywam. No dobra. A, czy jest tutaj coś jeszcze? Tak, tak. Dobra, lecimy. Hala 10. Coraz mniej czasu na przygotowanie się. Ale może nadal jeszcze damy radę. O prędkości ataku fajnie nam rosną, dzięki temu, co zakupuję. Życia też mamy, no w miarę sporo, przez to, że trochę tam podinwestowałem w nie wcześniej. Pancerza jakiś punkt czy dwa chyba też się znajdzie. No, jest nie najgorzej. Chociaż wydaje mi się, że poprzednie podejścia były lepsze od tego. Więc nadal nie wiem, czy tutaj jakby jest podejście, które może coś ugrać. Jak na mój gust, nawet bym powiedział, że nie, że to jest za słabe podejście. To tak definitywnie za słabe. Ale jak czas pokaże, tak czas pokaże oczywiście.
to jednak, ja mogę powiedzieć, jest za słabo, jest za mocno, jest dobrze, jest źle, a potem i tak się okazuje, że moja lama wewnętrzna, moje skillisiu, moje nieogarnianie, nie jak zło, tak zwał, po prostu zrobi swoje i tak, 12% obrażeń, definitywnie. Regeneracji, no dużo nie da, ale potrzebujemy i tak czy inaczej. Wezmę jednak tego atak speeda. To jest świetne. To oczywiście biorę tutaj. No, mnóstwo różnych bonusów, nawet jeśli pancerza co nie da, to... No, to przynajmniej a następny punkt pancerza, jakby on nie był w stanie dodany i tak. Bota będziemy brać. Shreddera oczywiście. Tylko najpierw połączymy Shreddera. Jest dobrze. Jest naprawdę ładnie. Może za słabo trochę, jak mówię. Chociaż obrażenia już na tych Shredderach mam 30. Okej, widzę tu gdzieś jakieś jeszcze 18 czasami. Czwórki? Nie, 41. Okej. Udało się nadgonić. Obrażenia już nie są takie fatalne. Puszczamy pociski też dosyć często. No, to jest tylko kwestia zdobycia regeneracji. Prędkości ruchu i wydaje mi się, że jeszcze kilka fal jesteśmy w stanie przetrzymać. Pytanie tylko, czy dostanę tą prędkość ruchu i regenerację. No i ewentualnie mag za życie. Mag za życie zawsze z przyjemnością przyjmę. Ale... Jest ciekawie. Katniej mówiąc. Jest ciekawie. Ładnie, ładnie. Tak, na pewno musimy wbiec tutaj, pozbierać to, co gdzie leży, bo szkoda, żeby się zmarnowało. Grzybek, oczywiście, że tak. I... Unik. Niech zaistnieje ten unik. Teraz tak, tak. Zmniejszenie minimalne obrażeń zamiast za unik, tak. Więcej drzew. To będzie dobry wybór. Tutaj pozostałych nie chcę, to będzie dobry wybór. I okej. Okay. Idziemy na elitę. Shreddery wszystkie niebieskie plus jeden fioletowy. Elita jest jedną z tych takich, które bardziej ogarniam. Przy czym bardziej ogarniam nie oznacza umiem je pokonać, czy uważam, że są proste. Ale po prostu bardziej ogarniam, jak działa, mniej chaosu to wywołuje. Dobrze, tylko że mnie już pogryźli. Nie chcę i... Nie chcę umierać. No nie umiem. To nie jest znowu to podejście, niestety. Ale okej, no. Przynajmniej jakiekolwiek przebiegi były trochę mocniejsze, więc... Powiedzmy, że na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. I tak, przegrywam znowu, znowu się nie udawało, ale... Już mam dosyć po prostu tego wiecznego resetowania i próbowania uzyskać materiałów, w którym się coś udaje. Chyba naprawdę wrzucę to takie wam, jak tutaj jest teraz i... No, zresztą będziecie wiedzieć, czy to wrzuciłem, czy nie, już po tym, jak się to odcinek pokaże, albo nie pokaże. W sumie to ja nawet nie wiem, czy to nie skasuję znowu. Dobra, nie będę jeszcze może tak gadał, bo to i tak dla was nie ma znaczenia, co ja tu mówię. Albo to zobaczycie, albo nie. Jeśli nie, to nie ma sensu, jak tak, to też to nie ma sensu, ale dobra, starczy naprawdę już. No, po prostu trzymajcie się i hej, hej. Czy coś.